Susły moręgowane w 2023 roku obudziły się 3 marca, trochę później niż zwykle, ale w taki dzień jak dziś, na dzień dwa przed rozpoczęciem wiosny, susły już są w pełni aktywne, są w tej chwili za mną tutaj na łące, jest ciepło i zaczyna się intensywne żerowanie, choć tej zielonej trawy jeszcze nie ma za dużo. Podobnie w wolierze, w której rozmnażane są susły, tam dzieje się o wiele więcej, tam susły są dokarmiane przed rozrodem, tak żeby później młode były wpuszczone na pola, były reintrodukowane w nowe miejsca. Natomiast tutaj na polu trawa powolutku zaczyna się zielenić i mam nadzieję, że ten rok będzie równie udany co rok wcześniej. Stanowisko w Głębowicach jest w tej chwili największym stanowiskiem susła moręgowanego w Polsce. No i będziemy bardzo, bardzo mocno zwracali w tym roku uwagę na bezpieczeństwo susłów, na to, żeby ich nie płoszyć, na to, żeby ich nie niepokoić, żeby jak najmniej osób przebywało na łące, dlatego że kluczowe jest w tej chwili utrzymanie tej populacji. Zostały tylko 2 populacje w kraju, stąd stawiamy na ochronę tego gatunku. Program prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra z Poznania. No i mam nadzieję, że kolejny sezon z susłami będzie udany.